Zakliczyn. Herb miasta Zakliczyn jest nieco zmienioną wersją herbu Trąby rodu Jordanów. Miasto ulokował wojewoda krakowski Spytek Wawrzyniec Jordan w 1557 roku. Rok później zmieniając pierwotną jego nazwę Opatkowice na Zakliczyn. A to na cześć wsi w powiecie myślenickim, siedziby rodu Jordanów. I właśnie z tego okresu, z drugiej połowy XVI wieku, pochodzi pieczęć miejska z wizerunkiem herbu miasta. Co ciekawe, identyczny herb posiada miejscowość Dukla, dawna własność ojca Spytka Jordana. Zakliczyn położony jest na prawym brzegu Dunajca jako jedyne miasto w całości na Pogórzu Rożnowskim w otoczeniu zalesionych wzgórz. Rzeka stanowi także fragment naturalnej północnej granicy gminy, leżącej w strefie Pogórza Karpackiego, którą rozdziela szeroką doliną. Nieco na zachód od rynku w Zakliczynie, jednego z największych w Małopolsce, wybudowany został w latach 1736-1768 kościół pod wezwaniem świętego Idziego Opata. Mieszkańcy gminy dbają o ciągłość tradycji, uczestniczą w warsztatach rzemieślniczych i przekazują tajniki fachu kolejnym pokoleniom. Nadal żyją tu rzemieślnicy, którzy swoją pracą i dorobkiem kształtują tożsamość miejsca, tym samym pomagając przetrwać lokalnemu dziedzictwu, zarówno materialnemu, jak i niematerialnemu. Jak kowal Józef Grochola, który od dziesiątek lat tworzy m.in. ogrodzenia okolicznych domostw, w tym dla kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, lub jak rzeźbiarz Stanisław Socha, który wiedzą dzieli się z terminującymi u siebie uczniami. Tutaj jestem od 1968 roku, od sierpnia, ale jeszcze tam prowadziłem też w swoich stronach. Tam byłem 8 lat, a to jeszcze robiłem też u innych kowali, robiłem jako robotnik. Kiedyś, jeszcze za młodszych lat, no to jest, na mojej praktyki to już jest właściwie od 55 roku poszedłem do nauki rzemiosła. Po prostu to robił, co że żelaza to robił, co kto chciał. No, tak było, że nawet i strzelby naprawiałem też myśliwym. Szedł do przeglądu ze strzelbą, to musiał usunąć luzy, to tamto. Tu przychodzili do mnie i ja to naprawiałem. Usuwałem to. To łatwo, zresztą jestem żołnierzem, na broni się znam. To przecież i w rucznikarni robiłem też w wojsku. No a tam jest, u Pendereckiego to jest więcej już, to jest kute. Takie dzidy są długo, krótko. I przęsła są takie po 4 metry. Ogrodzenie do dworu to miałem specjalne plany na rysunku. Musiałem to robić, co jest na rysunku. Na to byli architekci z Krakowa. I to musiało być do milimetra wszystko. I tam było płotu 220 metrów, 221 metrów płotu robiłem. 12 ton żelaza tam pożyła. Ja tu koni podkuwał, ale koni to tu było też. No, podkowy nadspawywał. Do mnie się podkuwało konie na zimę inaczej, na lato inaczej. Miałem takie elektrody. To sprowadzałem z Katowic te elektrody. To były elektrody bardzo drogie. Wiertnicze, do świdrów wiertniczych, tych, co poszukiwali, wiercieli te głębinowe, poszukiwali nafty, nie nafty. No, no i ten nadspawywał te podkowy. I to była podkowa niby letnio, gładko, ale na tych podkowach koń szedł po wszystkim. Po lodzie, po szkle mógł iść. Ino pryszczało. On się nie poślizgnął nigdy. I ta podkowa, to ten koń na tej podkowie chodził 2 lata. Rzeźbię w drewnie od 1968 roku, od 7 klasy podstawowej. Na początku to były prace w korzeniach, korzenie plastyka. Później tam dorzeźbiałem, co mi tam przyroda podpowiadała, jakieś tam głowy ptaków, czy jakieś węże, czy coś tam.
I na początku to były lampki nocne, a później już 73, 74 rok to już rzeźba pełna i tak to trwa do dzisiaj. To moja pracownia, jest to taka nieduża kliteczka, 12 metrów kwadratowych. To jest w zasadzie taka pracownia na wykończenie rzeźb. A pierwsze z grubsza, wszystko to obrabiam piłą na zewnątrz, piła, siekiera. A później już takie wykończenia, detale, to wszystko tutaj. No i nawet w porze zimowej mieszczę się tutaj z 5 uczniami, których już mam prawie wszystkich od 4 lat już prawie. No. Moje prace, różnie. Jeżeli to przede wszystkim to jest nawiązane zawsze do kultury, do wioski, do wiary. A czasem oczywiście na jakieś zamówienia to trzeba już konkretnie czy ze zdjęcia jakiegoś, czy coś jakoś podobiznę zrobić, to też w mniejszym czy większym stopniu udaje się to wykonać. Każdy rzeźbiarz ma swój styl. Ale ja jestem jakby częścią tej kultury, tutaj jestem wrośnięty w tą kulturę i ta moja rzeźba jest charakterystyczna właśnie do tego naszego regionu. To właśnie w gminie Zakliczyn we wsi Lusławice znajduje się Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, które wspiera rozwój talentu młodych dyrygentów, wokalistów i instrumentalistów. To swoiste dziedzictwo fundatora tej instytucji kultury. Już pod koniec XVI wieku Lusławice były ważnym ośrodkiem na mapie europejskiego szkolnictwa. To tu powstała słynna Ariańska Szkoła Lusławicka, założona na wzór ówczesnych akademii przez fascynującą osobowość Achacego Taszeckiego. I to tu rozpoczęto kształcenie muzyczne, do którego tradycji nawiązuje Centrum Pendereckiego. Muzyka jest scenografią uczuć, napisał Tołstoj i wydaje się, że zarówno Penderecki, lusławiczanin z wyboru, jak i muzycy z Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów zgodziliby się z tym stwierdzeniem. Rozbudowana nazwa tej grupy zdradza, czym się wyróżniają i w czym specjalizują. W naszym zespole gramy w większości na heligonkach, dlatego się to nazywa Zakliczyński Klub Heligonistów i Harmonistów, ponieważ też mamy harmonie polskie. I w tej chwili nawet dołączyły i skrzypce, i mamy trąbki, i nawet mamy gitary już, ale w większości są to heligonki i harmonie polskie. Heligonka jest to instrument diatoniczny. Tak krótko mogę powiedzieć, tak najprościej, polega na tym, że każdy dźwięk jest inny, przykładowo w tą stronę jest inny, ten sam guzik w drugą stronę jest inny. Na tym polega diatonika, tak samo bas. W tą jedną stronę mamy inny dźwięk, ten sam guzik w drugą stronę jest dźwięk inny. Natomiast akordeony tego problemu nie mają, bo naciskając klawisz mamy ten sam w jedną i w drugą stronę. Heligonka powstała na przełomie wieku XVIII i XIX. Pochodzi z Czech, Słowacji, Austro-Węgier w większości. Tam właśnie powstały pierwsze heligonki, one były jednorzędowe, miały tylko 4 basy. Potem rozbudowa tego instrumentu następowała właśnie w większości w Czechach, Słowacji i w Austrii. W tej chwili to już w Słowenii mamy bardzo dużo, w Niemczech. No i my próbujemy tutaj rozpowszechnić najbardziej heligonkę. I ta heligonka podczas zaboru, myśmy tu należeli pod Austro-Węgry, ta heligonka zawędrowała do nas i najbardziej była rozpowszechniona w rejonie górskim. Natomiast pomalutku z latami przybiegła też do nas tu, na południe Tarnowskiego województwa dawniejszego. I właśnie tu występowały heligonki, ale powtarzam, wcześniej były harmonie polskie, które występowały w naszym województwie tarnowskim.
pszczelarstwo jest w gminie znakomicie rozwinięte, być może także dlatego, że popularyzuje się je poprzez warsztaty dla grup w różnym wieku. A ponieważ pszczoły nie osiedlają się na obszarach zanieczyszczonych, swoją tu obecnością poświadczają wyjątkowość warunków naturalnych tych terenów. Wyjąłem dwa ramka miodu. Mamy 27 października, czyli to są ramka już takie zapasowe, bo już nie wolno teraz grzebać, pracować przy pszczołach w wólu. I teraz pokażę, na czym polega proces wybierania miodu i miodobranie. W takiej ramce jest około, około 2 litrów, 2 słoików miodu. Żeby ten miód wydobyć i wlać do słoika, zaczynamy o... pszczoły przygotowały sobie ten miód na zimę. Jest on zasklepiony woskiem. Musimy odsklepić, czyli takim urządzeniem jak na widelec na przykład. To jest wosk. Wosk jest w różnej postaci. Tu mamy wosk, taki krążek roboczy woskowy, tam, a to jest też wosk, to jest węza. Polega to na tym, że ramka nie może być włożona bez tej czynności, bo miód jest zabezpieczony, w taki sposób może przebywać, nie zepsuje się przez parę lat w ramce. I z drugiej strony, tu jest teren spadziowy, czyli przede wszystkim mamy miód spadziowy. Mamy oczywiście miody wielokwiatowe, lipowe, akacjowe, wrzosowe, nawociowe. Spadź jest zbierana przez pszczoły z drzew jodłowych, świerkowych tu przede wszystkim, ale także z drzew liściastych. Polega to na tym, że czerw albo mszyca nakuwa gałązki drzewa, wysysa sok, wypluwa ten sok na drzewo, pszczoła podlatuje, zbiera i przynosi do ugla. Jeden z lepszych i najdroższych miodów. Tu wkładamy do miodarki. Tu od razu puszczę. Jestem już wcześniej, wywirowałem parę ramek. Jeszcze druga ramka. Ponad godzinę siedziały te ramka tutaj przygotowane i oczywiście pasieka jest 20 metrów dalej. Pszczoły od razu wyczuły, że mają gotowy produkt do wzięcia do ula. Tutaj mamy miód lipowy, bardzo podobny do kwiatowego. Warsztaty pszczelarskie organizowane są, można powiedzieć, dla wszystkich, od przedszkolaków do seniorów. Nazwaliśmy je, co by pszczółki powiedziały, jakby mówić umiały. I zależy dla kogo mam te warsztaty. Na przykład dla seniorów to dużo poruszamy apiterapii, czyli produkty lecznicze. Każdy produkt pszczelarski jest produktem leczniczym. Dla dzieci no to bardziej inna forma tych warsztatów. Bardzo fajnie dzieci uczestniczą w miodobraniu. Każde dziecko bierze udział czynny. Gmina Zakliczyn w sposób rzadko spotykany kultywuje tradycje, które gdzie indziej są już często zapomniane. Czy będą to oryginalne, zabytkowe już domy mieszkalne z drewna, liczne cmentarze z I wojny światowej, miejsca pamięci i historii Arian, czy też zbieranie miodu i rzeźbienie, obiekty te i obyczaje przetrwają.